Witajcie kochani w nowym filmie. Dzisiaj mam do Was deko, czyli zbiór mini recenzji kosmetyków, które zużyłam w ciągu ostatniego czasu. Mam tutaj taką piękną torebkę, w której trzymam kosmetyki, które zużyłam w ciągu ostatnich 2 miesięcy, ponieważ dokładnie 2 miesiące temu nagrywałam taki filmik. Mam tutaj właśnie kosmetyki. Głównie jest to pielęgnacja, ale też znajduje się tutaj kolorówka. Właśnie część z kolorówki ostatnio zużyłam. Nie są to co prawda wszystkie kosmetyki, znaczy te kosmetyki nie zużyłam w ciągu tych 2 miesięcy, ponieważ znalazło się kilka, których zapomniałam pokazać po prostu w poprzednim filmie. Także i tak większość jest zużyta po prostu w ciągu ostatniego czasu. Także mniejsza. Dobra, przechodzimy od razu, bo tych rzeczy jest trochę, także to trochę potrwa, znając życie. Zacznę od produktów z Lasha i mam tutaj 2 produkty. Mam tutaj czyścik do twarzy, który nazywa się Bush de Noël. Jeśli dobrze zapamiętałam, ponieważ jedna dobra dusza napisała mi w komentarzu, jak powinno się wymawiać tą nazwę. Także mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam. Jest to czyścik, który występuje jedynie w Laszu w okresie takim świątecznym, ponieważ jest to zapach, jest to czyścik typowo świąteczne, na święta Bożego Narodzenia, ponieważ są tutaj mandarynki, są migdały, jest blendy, jak dobrze pamiętam. Ogólnie jest to taki typowy, taki właśnie świąteczny zapach i super jest ten czyścik. Bardzo mocno odświeża twarz, odżywia, że jest taki właśnie delikatnie nawilżający. Drugi produkt jest to Cup of Coffee, czyli peeling do twarzy, do ciała z kawą, który pachnie obłędnie. Dla wszystkich fanów kawy bardzo, bardzo, bardzo polecam, ponieważ świetnie się sprawdza, nie tyle to jest peeling, co maska, ponieważ właśnie delikatnie peelinguje, zostawiamy na dłużej, działa cuda na twarzy, także Wam bardzo polecam. Mam trochę produktów do włosów, mam na przykład 2 suche szampony. Pierwszy jest Sayosa, jest to Anti-Grease Dry Shampoo z zielonym napisem, ponieważ jest też niebieski. Ja Wam niestety nie polecam, ponieważ mimo, że ja na ogół mam włosy blond, to mi u mnie widać bardzo, jak szampony rozjaśniają, mimo że tak nie powinno być. Ale niestety ten bardzo mocno rozjaśniał właśnie włosy i wyglądało to niezbyt dobrze, także tego osobiście nie polecam. Mam za to szampon z Timotei, który bardzo mi się dobrze sprawdził. Jest dosyć delikatny, nie jest jakiś hardkorowy, ale nie zostawia żadnego śladu po sobie, także można używać spokojnie na co dzień. Tak jak ja mogę używać teraz na swoich włosach, ponieważ niektóre wybielają, rozjaśniają tutaj mi włosy przy skórze. Co dalej? Jeśli jesteśmy w kategorii włosy, to zużyłam niezliczone ilości mojej ulubionej odżywki z Isany. Jest to Oil Care, to jest kuracja, to nie jest odżywka, to jest kuracja w takiej tubce 150 ml. Najlepiej się sprawdza do suchych włosów. Ja jej używam non-stop, jest bez silikonów, ale bardzo dobrze wygładza włosy, bardzo dobrze odżywia, także to Wam bardzo polecam. Mam tutaj 2 produkty z Pilomaxu, tylko się nie. 2 produkty z Filamaxu, które użyłam, które dostałam na ostatnim Mink Beauty, czyli dokładnie pół roku temu, ponieważ niedawno odbyła się druga edycja. Mam tutaj szampon z Filamaxu, jest to Wax Daily, łagodny do skóry głowy. Jest to szampon codzienny do przetuszczających się włosów i jest naprawdę bardzo fajny, bo bardzo fajnie odświeża, ale nie jest zbyt mocny, nie przesusza skóry głowy. Też jest bez silikonów, także to do tego może wrócę. Opakowanie mi się za bardzo nie podobało, ale produkt był bardzo fajny. Drugi produkt jest to maska do włosów. Jest to maska regenerująca do włosów farbowanych jasnych. I powiem Wam szczerze, że moja relacja z tą maską jest to taka love and hate relationship. Ponieważ czasami mi się sprawdza, czasami nie. Raz pokazywałam ją w ulubieńcach, raz pokazywałam ją w denku i powiedziałam, że niestety się nie sprawdza. A także w zależności od kondycji, od nie wiem, pory roku, czasami działa bardzo fajnie zmiękcza włosy, jakby wygładza, a czasami tworzy puch, także nie wiem, o co chodzi. Te opakowania zużyłam całe i wszystko było w porządku, tylko używałam w sezonie zimowym, także nie wiem, może to nie jest produkt na lato, nie pamiętam ostatnio, kiedy używałam. Następnie będą farby i tutaj mam 2 farby, których użyłam do ostatniego farbowania, co widać oczywiście. Mam tutaj farbę ze Schwarzkopf, jest to Life Ultra Bright or Pastel, odcień 094 Purple Punk oraz 093 Shocking Pink. I użyłam tych 2 produktów właśnie, żeby uzyskać to, co mam teraz na głowie.
Tutaj od nasady włosów tak mniej więcej do 10 cm nakładałam fioletowy odcień, reszta to jest czysty ten różowy. On wygląda troszeczkę inaczej w rzeczywistości niż w kamerze i niż tutaj na opakowaniu, ponieważ w rzeczywistości jest po prostu bardziej fioletowy. Jest to dalej róż, ale bardziej wpadający w fiolet, a tutaj na opakowaniu wygląda jakby to był po prostu neonowy róż, a taki nie jest. Fiolet jest dobrze oddany, także tutaj spokojnie. Ogólnie ja jestem w tym momencie po 4 myciach, także nie jest to zbyt dużo, żeby określić, ponieważ jest to farba zmywalna, ale od 12 do 15 myć. Wydaje mi się, że będzie dużo dłużej się trzymać, ale też po 4 myciach już ten kolor powinien być mniej intensywny. Jest delikatnie mniej intensywny, ale nie za bardzo. Także na razie testuję, zobaczymy. Na pewno zrobię Wam recenzję tych farb już potem, po tym jak mi się całkowicie zmyją, ale też będę testowała inne kolory. W przyszłości już mam ochotę na niebieskie, albo turkusowe, albo jedne i drugie. Mam tutaj kilka produktów do oczyszczania twarzy, czyli klasycznie micele z Garniera. Mam tutaj 2 opakowania. Ja non stop je używam. Coraz próbuję używać czegoś nowego, ale do tego cały czas wracam, bo za taką cenę naprawdę nie znalazłam nic lepszego. Następnie mam jeszcze płyn micelarny z... nie wiem jaka to jest firma. Z Ingrid chyba, wydaje mi się. Jest to Skin Up Face Care wymieniający płyn micelarny. I nie wiem, czy jego nie pokazywałam już w ręku, czy mi się po prostu zapoziomiło to opakowanie, czy już pokazywałam, czy jeszcze nie. Ale generalnie jest bardzo przyjemne, bardzo fajnie się go używało. Zmywa mniej więcej na podobnym poziomie co Garnier. Podobne uczucie zostawia na skórze, ale jest troszeczkę droższe, także Garnier dalej wygrywa. Co mam dalej? To do twarzy mam 2 żele. Jeden jest to z firmy Biolaven, żel myjący, olej z kostek winogron i olejek lawendowy. I powiem Wam, że tego produktu bardzo przyjemnie mi się używało i na pewno do niego wrócę. Ogólnie jest to już taka bardziej naturalna pielęgnacja twarzy i bardzo taki fajny ziołowy zapach, co mi się przyjemnie właśnie dzięki temu używało. Produkt z pompką bardzo wydajny, ładnie się pienił, także na pewno do tego wrócę. Kolejny produkt jest to pianka myjąca z firmy Norel. I powiem Wam, że tego produktu też mi się bardzo przyjemnie używało, ponieważ tak jak wszystkie pianki ma taką delikatną konsystencję, mocno pieniącą się, ale delikatną dla skóry, że za bardzo nie wysuszał, nie właśnie oczyszczał tak za bardzo skóry, tylko zostawiał taką dosyć nawilżoną. Następnie mam tutaj kilka kremów do twarzy. Ostatnio zużyłam. A jeszcze mam tonik. Tonik taki miniaturowy z Klareny. Jest to Caviar and Matrix Line. Caviar Micellar Tonic. Te Klareny produkty można kupić właśnie w takich miniaturkach. Ja kupiłam ten tonik razem z kremem. Kremu jeszcze nie używałam. Tonik bardzo przyjemny. I też chętnie bym go kupiła ponownie. Co ja tu jeszcze mam? To krem z Klareny. Jest to Sensi Calming Cream. Jest to seria Sensitive. Też bardzo fajny, łagodzący kremik, dosyć dobrze nawilżający, nie był jakiś bardzo mocno hardkorowy. Używałam go na co dzień, na noc potrzebowałam czegoś mocniejszego, mimo że moja cera jest ogólnie właśnie taka bardziej przypuszczająca się, to nie zdał rezultatu tak solo, żeby używać go dzień i noc. Produkt z firmy Ava, jest to Eco Linea Krem na noc. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię te produkty z Ave. Miałam już, teraz już kończę drugie opakowanie kremu ogórkowego, który jest tam skierowany do 20 roku życia, 20+. Ten jest już taki chyba przeciwzmoczeczkowy, nie pamiętam. Ten już jest taki gęstszy, na noc kupiłam specjalnie i bardzo mi się dobrze używa. Ja ogólnie bardzo te produkty lubię i do nich wracam i będę wracać. Następny kremik jest z firmy Norel, jest to rewitalizujący krem z retinolem i powiem Wam, że też był bardzo przyjemny. Nie jakoś mocno nawilżał, ale sprawdzi się dobrze i na dzień, i na noc. Ostatni już krem chyba. Jest pod oczy, jest firmy Dermika, jest to Hyalik 3D, hialuronowy krem pod oczy i na powieki. On jest typowo już skierowany do skóry dojrzałej, ale ja go używam i nie było żadnych problemów. Jest taki fajnie wygładzający, mocno nawilżający tutaj okolice pod oczami. I co mi się bardzo podoba, że jest ten produkt z pompką i jest to pompka typu Airless, czyli bez żadnych bakterii w środku, że się bakterie do środka nie dostają. Także kremy do oczu powinny być wszystkie w takiej formie. I mam jeszcze
Maseczkę Dermalin i jak patrzyłam, to jest jedyna taka saszetkowa maseczka, której użyłam i zostawiłam na pamiątkę. Ja bardzo lubię te maseczki Dermalinu, mam dosyć spory zapas, który muszę zacząć zużywać. Ale tak, to mam jeszcze maseczkę z Lasha, której używałam coraz, ale jeszcze tam trochę jest, także będzie na pewno w następnym demku. Mam krem do rąk z firmy Mixa. Nie wiem, czy użyłałyście tego kremu do rąk, ale u mnie się sprawdza rewelacyjnie. I to nie jest pierwsze opakowanie, które zużyłam, to jest już któreś z kolei. To jest najlepszy krem do rąk, jaki używałam. Świetnie się sprawdza zimą, świetnie się sprawdza latem. Ja potrafię go używać tylko i rano, i na wieczór. I to mi w zupełności wystarcza na cały dzień nawilżenia, a ja dosyć często w pracy myję ręce i nie wysusza się bardzo mocno nawilża. To Wam bardzo polecam, bo u nas wszystkie dziewczyny w pracy używają tego kremu. Mam tutaj ostatnie dwa produkty z pielęgnacji. I są to dwie odżywki do rzęs. Zużyłam kolejne opakowanie odżywki Longfer Lashes z oceanika. I jest to właśnie drugie moje opakowanie, teraz używam trzeciego, jestem już w trakcie. Bardzo lubię tą odżywkę i tutaj Wam podlinkuję, nie wiem z której strony, czy on będzie tu, czy będzie tu? Już nie pamiętam, wydaje mi się, że... Nie, tu będzie. Tutaj będzie link do recenzji tej odżywki i tam jest efekt przed i po właśnie na moich rzęsach, jak to się prezentuje po miesiącu oraz po 3 miesiącach używania. Kolejna odżywka jest to Revitalash. Właśnie miałam taką miniaturkę, dostałam kiedyś na spotkaniu. Tutaj był 1 ml, ale i tak nie zużyłam go do końca, ponieważ bardzo krótko użyłam tej odżywki. Dlaczego? Dlatego, że miałam szybko skutki uboczne i niestety nie mogłam jej używać, bo miałam takie jakby zamglony widok na świat, nie widziałam zbyt dobrze, także od razu odstawiłam to. Wydaje mi się, że używałam, nie wiem, z tydzień, dwa, także nawet nie powiem Wam rezultatów, ale przy oceaniku nie było żadnych skutków ubocznych, także to Wam bardzo polecam. I myślałam, że więcej produktów do makijażu zużyłam, ale niestety tak nie było. Mam tutaj dwa. Pierwszy jest to tusz do brwi. Chciałam powiedzieć do rzęs. Tusz do brwi z L'Oreal Eye Stop Brow Artist Plumper ocen Light Medium. To jest świetny produkt do brwi, ale ja go często pokazywałam w tutorialach, znaczy może nie tyle często, ale codziennie go używałam na brwiach, teraz już jestem w trakcie drugiego opakowania. Co prawda już tak bardzo mi nie pasuje do różowych włosów albo do tych szarych, co miałam wcześniej, ale do takiego naturalnego blondu albo takiego naturalnego popielatego blondu sprawdza się świetnie. Ma bardzo fajną, drobną szczoteczkę z włóknami, ładnie wypełnia brwi, jeśli mamy właśnie gęste, to wystarczy tylko nam ten produkt oraz też ładnie je utrzymuje w jednym miejscu, także to Wam bardzo, ale to bardzo polecam. Mam tutaj jeszcze maskarę z L'Oreal, jest to Volume Mini Lashes Feline i jest to szczoteczka silikonowa w tej maskarze, tylko że taka podkręcona, która właśnie ma podkręcać rzęsy. Powiem Wam, że ja dalej wolę filetową wersję. Przyjemnie mi się tego produktu używało, ale trzeba jednak tą szczoteczką manewrować, żeby wytuszować ładnie rzęsy, gdzie ja wolę po prostu, żeby była jednolita z każdej strony. Ale też bardzo trwała, także też jeśli lubicie takie szczoteczki, to Wam polecam przetestować. To by było tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli miałyście któryś z tych produktów, dajcie mi znać w komentarzach na dole, co Wy sądzicie o tych produktach. I to by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!